Cześć widzowie, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na moim kanale z serii The Bus. Jest to prolog. Jeśli seria wam się nie spodoba, no to niestety, ale nie będzie. Może na drugim kanale, bo nie chcę was zmuszać, że ta seria ma być. Widzowie, jest to The Bus, jest to gra od studia TML. I tak, słuchajcie, mamy tutaj mody. Ja na przykład mam mody. Ja mam takie mody, ale jeszcze mam na. Jeszcze mam inne mody, ale mi się chyba nie pokazały. Nie wiem czemu. Ale dzisiaj te mody nie są ważne, ponieważ dzisiaj jedziemy po mapie Berlina. Pojedziemy sobie linią. Jaką linią by tu pojechać? Pojedziemy dzisiaj sobie linią 123, bo nie jest ona długa. Chociaż. Dobra. Może jednak jest długa. Czekajcie, pojedźmy jakąś. Inną 01 zajezdni, a tu mamy z zajezdni też do coś tam Michelango. Nie wiem. O, gra się zawiesiła chyba. No niestety tak jest, że gra lubi się przyciąć, bo jest jeszcze we wczesnym dostępie. Tak czy siak, linia. Właśnie, linia. Ta ma no grubo z godzinę. I tutaj właśnie jest problem, że te linie krótkie nie są. I to wcale nie są krótkie. Czekajcie, może sobie ustawmy. Można sobie ustawić jakoś, żeby nie zaczynać z zajezdni. Dobra, pojedziemy dzisiaj tą linią TXL na kursie 01. Datę weźmy. O. Weźmy sobie taka, jaka jest obecnie. Chociaż nie, tu nie możemy, bo mamy określone kursy. Pojedziemy sobie o 8. No i co? No i wybieramy linię wstecz. Pogoda dynamiczna. Jakim autobusem? Mamy tak, mamy Scanie. City Wife mamy, taką skaniulkę mamy jeszcze 11-metrową, ale ja chyba postawię na Mana, chociaż nie, bo tutaj jest Man tylko piętrowy, jak widzicie. Może innym razem. Mamy jeszcze Mercedesa eCitybusa. Niestety nie jest on licencjonowany, ale wiecie, scena moderska zrobi wszystko, bo tu są mody, ale ja jeszcze tego nie wgrałem. Ale tak. Powiem tak. Weźmiemy sobie skanie. Weźmiemy sobie 12 metrów i czy drzwi. Malowanie. Weźmiemy sobie defaultowe berlińskie. Ja tutaj chyba nic nie potrzebuję zmieniać, chyba że nie wiem, jakieś gumy do żucia, jakiś buz. Są to jakieś takie opcje, że można sobie edytować, ale mi to jakoś bardzo potrzebne nie jest. Dam sobie te autobusiki, niechaj sobie będą. No i dobra, mamy już wszystko ustawione, więc możemy zaczynać naszą przygodę.
Możecie zasubskrybować ten kanał i dać łapkę w górę, dać jakiś odzew, jeśli chcecie więcej debasa. No i jesteśmy w grze. Pada deszcz. Niestety. Niestety, bo deszcz sprawia, że będzie mokro w autobusie. Dobra. Włączmy zapłon. I teraz tak. Mamy tutaj komputer pokładowy. I my musimy sobie wpisać PIN, który jest na górze. Tutaj. Klikamy sobie Enter, OK. I teraz tak. Linia 500. Tak nam każe, to tak piszemy. I tor 14. OK. I mamy trasę. Klikamy Arrived, no i mamy przejazd na 8.2. Ja sobie już zablokuję skrzydło, drzwi. Właśnie to skrzydło. Dobra, włączmy wycieraczki może. Dobra, ja chcę jeszcze wycieraczki ogarnąć. Ja jeszcze nie chcę startować. Czekajcie. Dobra, już jestem, moi mili widzowie. Hamulec ręczny. No i możemy jechać. Możemy sobie stąd wyjechać. No, jak widzicie, niby to jest bardzo podobna gra, no bo Debus i Fernbus są podobnymi grami. O dobra, jadę jakoś źle chyba. Tak, bo powinien tędy wyjechać. Ale no co ja mam powiedzieć? Jest to podobna gierka, ale silnik i grafika ogólnie jest lepsza. Dobra, czekajcie, trzeba to ściszyć. Trzeba to bardzo, bardzo ściszyć. Głośność główna dajmy na 50. O, dobra. No tak to jest w tych Niemcach. Że kurde. Że są korki. Ale zobaczcie, mamy Lidla oryginalnego i mamy McDonalda oryginalnego. I dlaczego w dodatku do Polski jest jakiś McDaniels, a nie McDonald oryginalny? Przecież ogarnąć licencję, jeśli ogarnęli licencję tutaj, to mi się wydaje, że ogarnąć licencję do Polski, w sensie do Fernbusa, nie byłoby trudno. O, w ogóle zmieniło się sterowanie, bo ja miałem. Chyba, że to jest zależne od autobusu, chyba tak. Bo na przykład jechałem sobie VDL-em i oś z jakby skrętu kierownicy to nie było tylko 900 stopni jak w kierownicy, tylko ona się kręciła bardziej, jak w OMSI 2, nie? Się bardziej kiera kręci. Ale co mam powiedzieć, wygląda to fajnie. No, wygląda to podobnie do Fernbusa, w sensie na pierwszy rzut oka, no bo jednak jeżdżenie tutaj moim zdaniem jest ciekawsze niż w Fernbusie, chociażby przez to, co widzimy teraz, czyli deszcz, mgła i nie ma jakichś błędów takich, nie? A, hamulec. Tutaj też jest realistyczne odpalanie tego. Wiadomo, kluczyka sobie nie przyciągniemy, niestety, ale fajnie się tu jeździ.
Moim zdaniem ta gra, no OMSI 2 to nie wygryzie, ale pod względem graficznym to OMSI 2 to bije na głowę. I to tak bardzo. Nie wiem, czy dojedziemy w ogóle do tego miejsca zatrzymania. Ogólnie my nie będziemy jechać w obydwie strony, bo to nie działa jak w OMSI, że dwie strony to jest godzina, pół godziny, tylko tutaj to by to nam zajęło no więcej. Nam zajmie pół godziny chyba dojechanie, chociaż nie. Bo my teraz jedziemy trasę z zajezdni, to my nie musimy się zatrzymywać chyba. Ale no wiecie, będzie długo nam to zajmowało. Może jeszcze force feedback nie jest taki mocny, że nie wykorzystuje całkowicie tej kierownicy, ale to też jakaś taka drobne przywalenie się. Dobra, w sumie po co zmieniłem ten pas, nie wiem. I zobaczcie, jak to wygląda, ale głośno. No jest głośno. Ale patrzcie, tego nie ma w Fernbusie. Tu ludzie chodzą normalnie. W Fernbusie czegoś takiego nie uświadczycie. No przykro mi. Przepraszam. Niestety jest to produkt studia TML i ja tutaj będę chyba wjeżdżać w pojazdy jak w Fernbusie. Ale no cóż, trzeba się nauczyć jeździć powoli. Każą nam jechać 30, jedziemy 30. No tutaj jeszcze w niektórych miejscach nie ma nie ma linii. Kabli na sieci trakcyjnej na tych na tramwajach, ale to już naprawdę nie przesadzajmy. W sensie ta gra jest w wersji wczesnego dostępu. To nawet nie jest beta czy coś takiego. To jest wczesny dostęp i nie oznacza to, że gra jest gotowa, nie? No też na to trzeba brać poprawkę, że gra gotowa nie jest. I na przykład tutaj sobie pojedziemy 30, więcej nie pojedziesz, niestety. Dobra, żółte światło. To było na legalu. O, tu można już do 50. Bardzo mi się to podoba. Boże, jakie wąziutkie to jest, ty! Ja się tu mieszczę w ogóle? Nie mieszczę się tu, ty! Ja się tu nie mieszczę. Dobra, szybko, wysilone.
Ja się tam nawet nie zmieściłem, ty. Ale trzeba przyznać, że pojeździć sobie na mapie Berlina 1 do 1, a pojeździć sobie no, na mapie, która no, nie jest odzwierciedlona podobnie, to jest bajka akurat. No, trzeba powiedzieć, że Debas to jest taki obecnie chyba największy produkt TML-a. Bo wiecie, to co no, co tam jeszcze takiego jest od TML? Jest Fernbus, no ale ludzie, no Fernbus jest spoko, Tauris Bus, który jest średni, jest, co jeszcze? No jest jakiś OTR on the road, w sensie, czekaj, co? A, prosto, no. Jest jeszcze ten on the road, ale oni go chyba już nie aktualizują. No sporo jest ogólnie, sporo rzeczy od TML-a, no ale chyba Debas aktualnie jest takim jednym z ważniejszych produktów takich gier. No bo do Fernbusa będą teraz robić DLC-ki jak w ETS-ie, że jakieś państwa dodają. Ale takich pełnoprawnych update'ów, że coś dodadzą, to nie będzie już chyba. Muszę wam przyznać, że gra jest głośna. Tutaj jest dużo dźwięków. I to trzeba przyznać, że no akurat tak jest. Dobra, ja muszę tutaj podjechać, bo tam jest w prawo ruch. Kurde! Ty czekaj! Co to było? No chyba się nie mieszczę. Za szeroki autobus chyba jest i to tak serio. Będzie chyba trzeba ostrożniej tu jeździć. O, tutaj jest Lidl, oryginalny. O, Buspas, dziękuję. O, koniec Buspasa. Dobra. No widzowie, jest 20 minuta odcinka, a my jeszcze nawet nie dojechaliśmy. Widzicie, że o 8:02 tam będziemy, a jest 7:51. Więc jeszcze 10 minut będziemy jechać. Nie wiem, czy zrobimy dzisiaj tą całą linię. I to tak szczerze. Ja myślę, że debasik to będzie taki bardziej na live'iki. Myślę, że debus na live'ach to by oddało. Oddałby. O, tu nie mamy. Tu mamy jednopasmową drogę. To trochę przypomina jakąś drogę z OMSI 2. Była coś podobna. Oczywiście nie wyglądało to tak samo, ale wiecie, było podobne. Dobra, trochę przyspieszymy. Trzeba, kurde, jechać.
O, bus pas. Idealnie mam zielone jeszcze. O, ho, ho, ho. Dar. To jest dar losu. I w coś przywaliłem. O kurde. Chyba nie jestem najlepszym kierowcą, co? O kurde. O kurde, o kurde. Dobra, bo zielone mam. Zielone mam. Kurde, zielone mam. Było na pasach zielone chyba, nie? Dobra, tu jednak. Dobra. O dobra, ty, widać przystanek, chyba nasz, nie? Mówi, mówi, to jest tu. To jest tam. Przed nami, widzowie, pierwszy przystanek, 22 minuta odcinka. Zaraz będziemy, zaraz będziemy. Tylko daj mi, proszę, zielone. Ale laguje! Mamma mia! Jakie mam ustawienia graficzne? Czekajcie, jeszcze szybko sobie sprawdzę. Właśnie, limit klatek 144. Multi-display, to co to jest? Nie wiem, co to jest multi-display. Widok ok, jakość. Epicko, wysoko, własne. To mam najlepsze chyba. O! Co to robi? To chyba. Ej, nie! Brzydko jest! Weź mi to napraw, kolego. Ja chcę epicko mieć. Zastosuj. O! Episka jest fajne. A poza tym nie laguje mi. Płynnie chodzi gierka bardzo. Teraz sobie jeszcze ustawiłem te 140 FPS-ów. Tu bardzo płynnie chodzi. Mam pojedyncze ścinki, jak zrobię coś takiego, nie? Ale to już bez przesady. Czekaj trochę w tył. Dobra, teraz tak. Przyklęk. Co? Odblokowałem drzwi. Czekaj, odblokuj drzwi. Co? Wchodzą? Ludzie wchodzą. A, bo tego przycisku chyba nie ma z przodu, nie? No bo tu jest, a tu chyba nie ma. Tak chyba jest w tych busach berlińskich.
Dobra, a gdzie jest przycisk zamknij wszystkie drzwi? Jest coś takiego? A nie. Teraz się po prostu wszystkie zamykają. Dobra. Ale mam odjazd o 8:01, więc otwórzmy sobie te drzwi tylko. Dobra, mogę sprawdzać bilety? A mogę sobie nacisnąć? Mogę otworzyć rampę. I to działa. Okej. Spoko. Biletów nie można sprawdzać. Chyba, że później się będzie dało. Mamy normalnie tablice, ale są jakieś mody, żeby to wszystko, wiecie, było realne, 1:1 i tak dalej. Ale mi to póki co jakoś bardzo potrzebne nie jest. No i to jest nasz autobus. Jakąś miniaturkę sobie zrobimy, chociaż w sumie lepiej będzie sobie wsiąść i sobie miniaturkę zrobić, bo sobie będę mógł zrobić coś takiego. O. Oj, pyk. Patrz to. No. Dobra. Za 3 minuty mamy odjazd. Tu w ogóle możemy szybę otworzyć jakoś. Oj, tu mamy sobie monitorek obserwacyjny. Włącz kontrolę trakcji. Dwadzieścia stopni jest. 18, 23,6, 23,3, 22,6. Dobra, ile jeszcze my będziemy czekać, bo jest 8 równo. Mogę sobie zamykać. Widać mój cień. Jestem tu. Oni coś gadają w sumie. O, tu można sobie fotele rozłożyć, złożyć. Autobus wygląda bardzo ładnie. Fajnie to wygląda. Lepiej niż w Bus Simulatorze 21. Więc no, fajnie. Dobra, idziemy do następnego przystanku. Minutę za wcześnie, nawet nie całą chyba, bo jest 8:00 i 40 sekunda. I my zaczynamy podróż. Następny przystanek mamy za 200 metrów. Ktoś nam tu zabibczył, że chce wysiąść. Spoko, spoko. My sobie tu podjeżdżamy. Dzień dobry. Ktoś sobie wysiada. Dobra. Możemy już jechać. Dobra, tu jest zielone. Jedź, gościu, kolego.
Staatsoper. No dobra, na razie jest dobrze. O, tu na awaryjnych jedzie, to musimy go wyprzedzić. Tak to czasami jest. W sumie fajne, że faktycznie coś takiego jest, że jakiś ziomeczek ma awaryjne i musimy go wyminąć. Co, jedziemy chyba według rozkładu. I co? Nie mamy opóźnienia. Powiem wam szczerze, że się ekscytuję tym. Naprawdę fajnie się gra w tą gierkę. PXL. Już odjeżdżamy. Czy może wyłącz blokadę? Gierka chodzi płynnie, powiem wam to szczerze. Coś, co mi brakuje w Omsi 2, że macie płynność gry, no, że jest płynnie, że czujecie, że macie na przykład, nie wiem, monitor 140 Hz, nie? I czujecie, że jest płynność tej gry, Boże, nie tu. O Jezu. Już mi się pomerdało wszystko. Ale głośno, widzowie! Jest bardzo głośno. Trochę ściszę. Żebyście nie mieli aż tak głośno tej gry. O Boże, jak tu się bilety sprzedaje? O Jezus, ty. Cena zapłacono, zwrot. O Jezus, gdzie tu się ten... O Boże. Co on chce? Bilet Berlin ABC. O, dobra. Czekaj, co? Dobra. Idziemy. O, samo się wzięło, dobra. Ja nie ogarnąłem jeszcze, bo nie sprzedałem jeszcze biletu. Więc sorry. Nie wiem. Ale no nie wiedziałem.
Dobra. Siema. Halo. Boże, gdzie to się robiło? Tu. Czekaj, jaki... A, nikt nie chce, dobra. Nieważne. Myślałem, że ktoś chce bilet. Ale dobra. Trzeba też to mieć na uwadze, że niektórzy nie chcą biletu. O ty kurde! Jak mi się wepchnął! Ja tu nie mogę tak zahamować od razu, a mi się wepchnął typ. Ło! Ale nie wykręciłem. Tutaj trzeba bardziej skręcać, kurde. Tu nie ma tak łatwo. Że sobie wezmę tak kierownicę, nie? Dobra, nie mamy opóźnienia, więc dobrze. Mogę, czy mogę? Dobra, jedziemy. Jedziemy dalej, moi mili widzowie. O, tu mamy do 30 na godzinę. O, trochę wolno. O, Simon gra w OMSI 2. Dostałem komunikat, że kolorowy Games gra w OMSI 2. Czemu on nie nagrywa OMSI 2 w ogóle? Weźcie, napiszcie ten... napiszcie mu... Veno, nagraj OMSI 2. Siema, chcesz bilet? Nie chcesz. Ty chcesz? Ktoś jeszcze chce? Dobra. To jedźmy. Ale tu jest dużo przystanków i to naprawdę dużo. Także można sobie różne traski porobić. W sensie, wiecie, tutaj nudy nie ma. Hallo. Hello. Kurde, w sumie trochę za wcześnie jestem. Nie wiem jeszcze, czy jest tu coś takiego, że mamy końcową ocenę jazdy, jak zrobimy ten scenariusz. Czy nie ma nic takiego?
No ale w sumie mogą nam to podliczyć, że za wcześnie przyjeżdżamy. Dobra, zatrzymam się tak. Mi tu auto wzięło. I mi no przysłoniło tutaj przyjazd. Ej. Dobra, mamy tą 18:12, to o 18:13 pojedźmy. I 30 sekund. Dobra. Jedźmy już. Ło, co to było? Czy ja w coś wjechałem? Serio? Ja jechałem chyba. No nie chyba, na pewno ja jechałem po swoim pasie. To jak ja miałem w coś wjechać? Nie wiem. Ale fiksa. Niezła fiksa. Ile nam jeszcze zostało przystanków? Dobra, tyle przejechaliśmy, a zostało nam tyle. No w sumie tu już będzie mniej przystanków. W sensie nie będą tak blisko. Patrzcie, tu są blisko, a tu już są dalej. Więc jeśli mamy porównać, to pod względem przystanków to już przejechaliśmy połowę, ale pod względem dystansu no to z 1/3, ale wiecie. Nie trzeba się tym tak przejmować. Cieszmy się tym widokiem pięknym. No tutaj dużo osób chyba wysiada i wsiada, bo tu jest jakiś dworzec przesiadkowy. Hi, kann ich bitte ein Ticket haben? Wie viel würde das kosten? Bilet jednorazowy, ilość 1. O dobra, i reszta ile? Bilet 24 godziny Berlin ABC. Co? Jaki on chce? Berlin AB? Czekaj, cancel. Cancel ticket, yes. Jak to zmienić? Bilet 24 godziny. Wait, what? Czekaj, co? Berlin ABC, no nie mogę mu wydrukować. Berlin ABC, no nie mogę. On chce Berlin ABC, to może to. Czekaj, co? A ticket. Nie wiem. O! Berlin AB. Bilet 24 godziny. Checkout.
Nie, Berlin ABC nie. To usuń. Kasz. Czekaj. Cancel. Cancel ticket. Cancel card, cancel ticket. Nie mogę wydrukować. Czas tracę przez to. Dobra, nie sprzedaję ci tego biletu. Nara, gościu. Nie sprzedaję ci. Siema. O, czerwony jest. Nie mogę mu nawet sprzedać teraz, no. O, poszedł se. Haha. Pa, pa, jedziesz na gapę kolego. O, tu jakaś przebudowa. Boże, remonty, ja nie wiem, gdzie mogę jechać! Ej, ja jadę po złym pasie! Dobra, wyprzedziłem go. Tu jakieś remonty są. Co tu się dzieje? W ogóle. Aha, on zmienił pas na lewy, żeby skręcić w prawo, tak? No to niezły ziomek. Ja w sumie w prawo. Się prawy pas. Co? Jak w prawo? Aha. Mogę se w prawo pojechać? Aha. Ty. Aha. Auta zniknęły. XD. Ale co ja mam wam powiedzieć, no? Auta zniknęły i tyle. W ogóle widzowie, ja się ostatnio dowiedziałem, że Simrail... Simcall, czy tam, wiecie, ich firma, ich studio, planuje dodać Łódź DLC do Łodzi. Jak będzie kosztowało uczciwe pieniądze, bo umówmy się, nie zapłacę za to całego swojego majątku, ale jak będą uczciwe pieniądze, o Boże, wiecie, jak my będziemy jeździć na lajwidłach, w ogóle, kurde. My wszystkie scenariusze z tego DLC-ka przejedziemy, jakie tam będą. Dawaj, dawaj. Dawaj, synu! Szybko, zielone. Synku, dawaj. Zielone poproszę. No daj to zielone! No kurde. No, tak się zmienia pas. Tak się właśnie zmienia pasy.
Ty, tam jest ciężarówka Mana. Ej, że do trafiku jeszcze jest licencjonowane, to fajnie w sumie. Ogarnęliby więcej aut z tych licencjonowanych i by było git. Nie uderzył. Już zapomniałem, że ja kurde w lewo jadę i nie mam pierwszeństwa, nie? Niezły jestem, ziomek. A, jak zamykam przednie drzwi, to wszystko mi się zamyka. Okej. Okej. Spoko. Ja jestem rowerem jak coś. O kurde, czerwone było, dobra. Nieważne. I tak już nie zdążymy nadrobić tego rozkładu pewnie, więc... Trudno, no. Wywalaj mi z tym ręcznym, ja tu wjeżdżam. Alu. Dobra, musimy przyspieszyć. Ja tu ogólnie nie mam prawa jazdy, więc to nie jest ważne. Aha, to auto pojechało na czerwonym, więc ja też jadę na czerwonym. Bo to przez niego pomyślałem, że jest zielone. Dobra, wepchniemy się. Trochę. Trochę tu pojedziemy. I już jest wszystko dobrze. Jakby tak autobusy jechały w realu, to one by były wszystkie na czas. Hamuj! Zielone, zielone.
Szybko, dobra. Widzowie, to jest prolog. To jest pierwszy odcinek z tej gry. Wy tego nie widzicie. Ja się uczę. Czajcie wy to. Kurde, nie wyłączaj się, monitorze! Dzięki. Monitor by mi się wyłączył, to by beka była niezła. Beka jak rzeka. Ej, ale ładny ten Berlin. Trzeba przyznać studiu, że ładnie to zrobili. Ale nieładnie, że znowu pada deszcz. Dobra, wycieraczki. Wycierando, wycieraczki. I ten kurde gościu mi musiał tutaj wjechać. Wyprzedzamy szybko. Patrzymy w lustereczku, już jest daleko. No i co? Minuta po czasie, rozkład zostaje nadrobiony. Co jest, ty? Ej, czemu autobus się tak bujał? Autobus się rozbujał. O Boże, jaki ty potrzebujesz? Berlin BC. O Jezus. Berlin BC. Bilet jednorazowy. O! Pyk. Dobra. To możemy jechać. Tylko jeszcze o. Kurde, zaparkowali tu. O, ostatni przystanek. Ja mam 2 kilometry w 2 minuty przejechać. Będzie ciężko. Ale nie ciężko, jak będę jechać 80 na godzinę. Ty, ten autobus ma V-Maxa takiego, 81 na godzinę. LOL. To wolny ten autobus. Kurde! O! Szybko! Dawaj, 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 dawaj! Synu, dawaj! Wierzę w ciebie, że pojedziesz szybciej. Trąbimy, trąbimy. No kurde! Nie da się. Pas! Jest pas wolny! Wolny pas! Oj, sorry. Dobra, robimy misję, że jak będzie prawo, jak będzie ten, to się tu wpychamy, po prostu. Na chama się wpychamy w ten pas. Uwaga, uwaga, uwaga! Jeszcze nie, jeszcze nie. Muszę być na czas. O kurde, gdzie? Tu? Nie tu! Nie tu! Tu? Źle! Cofaj, gościu! Muszę być na czas! Co to jest, przystanek na moście? Co to jest, ty? Ej, serio, takie coś jest? LOL? Ej, fajne w sumie. Jak tak jest w rzeczywistości?
Dobra, widzowie, odkryliśmy, znaczy Boże, odkryliśmy, zrobiliśmy trasę, ukończyliśmy. No i możemy tutaj dalej jakby grać. Sobie. Ale ja chętnie bardzo przejdę to kiedy indziej, bo teraz już. No, nie przejdę już teraz. Godzina filmu. Dlatego mówię, że naprawdę. Ło Jezus, jak głośno. The Bass może być naprawdę bardzo interesujący. Dajcie koniecznie znać, jak wam się podobało. Trzymajcie się, do zobaczenia, no i cześć.